Dzień dobry. No i tak, wróciliśmy już z wycieczki. Słów kilka od razu na wstępie filmu. Potem go sobie obejrzycie, ale chciałbym serdecznie podziękować firmie Agro Plus Bogate za zaproszenie na tą wycieczkę oraz firmie Pottinger oraz całej marce za możliwość tak zwiedzania fabryk, za również organizację takiego wydarzenia. Powiem wam szczerze, że coś niesamowitego. Zwiedzenie wszystkich tych fabryk, magazynu części, możliwość bycia tam, niesamowita przygoda. Też chciałbym serdecznie pozdrowić całą ekipę, wszystkich chłopaków, którzy byli razem z nami na wycieczce. Zajebiści ludzie, fajnie było poznać. Myślę, że z niektórymi kontakt utrzymamy też na dłużej, bo fajnie się nam gadało, fajnie się spędzało czas. Także wycieczka bardzo udana, pozytywna. I powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o samą firmę i markę Pottinger, coś niesamowitego, żeby przez tyle lat przetrwać w rękach rodzinnych jako firma bez wkładu i kapitału zagranicznego, ani tak jakby innych firm, więc duży szacunek, naprawdę ogromny szacunek, bo tutaj też idzie za tym wysoka jakość, tak? No, my żeśmy widzieli wszystko, całą produkcję od, że tak powiem, kawałka metalu, który przyjeżdża do fabryki po gotowe maszyny typu kosiarki, przetrząsarki, prasy, przyczepy, no wszystko, tak, od A do Z. Praktycznie 95% komponentów, części jest produkowana przez samą firmę tylko i wyłącznie u nich w fabrykach. I to jest ogromny plus, gigantyczny. Co za tym idzie, po prostu jest wysoka jakość, tak? Produkt jest naprawdę jakościowo niesamowity. Robi to też oczywiście cenę, ale jakby nie było, no cena to jakość w tym wypadku. Także tutaj naprawdę duży ukłon w stronę firmy za to, że mimo takich czasów nie ma Made in China, tylko jest wszystko Made in Austria, tak? Praktycznie rzecz biorąc, bo druga fabryka jest też, jedna z fabryk jest też w Czechach, ale generalnie no, cała główna produkcja znajduje się w Austrii. Więc ogromny szacunek jeszcze raz dla firmy. Myślę, że bardzo warto inwestować w te maszyny, bo jakościowo klasa premium. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Miłego oglądania. Zobaczcie, jak to było na tej wycieczce. Tak, pakowanie przerwane. Idziemy poród odebrać. No ale co zrobić? Takie życie rolasa, krowiarza. Proporcje się zgadzają. Spakowany. I kogóreczka, i pomidorka tam. Co Miśka mnie na snapie napisała? On u ciebie bywa często. Dirty Pausen! Pamiętaj, ta nowa kola w wersji pomarańczowej. Patrz, jaki piękny autobus. Jedziemy dalej. No niestety, nie ma lodu. Nie ma lodu. Będziemy znowu ciepłe pili. Nie ma lodu. Tak też było. I pomaszerował dalej. Co pan Gucio? Na śniadanie! Bania u cygana, he? Bania u cygana od rana! Bania u cygana! Gdzie? Bania u cygana do rana! Nie ma przebacz, bracie, jeśli chodzi o... To po prostu zginie. Bania u cygana, bania u cygana, bania u cygana, bania, 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 bania u cygana, bania u cygana, bania. Gdzie ta kurwa, gdzie ta kurwa? Proszę państwa, nie ten hotel, jedziemy dalej. Johnny chciał wyruchać Fredego, a Freddy nie. Johnny, la gente esta muy loca. Nie. Aha. Patrzcie, jaka sytuacja. Wczoraj do windy, czy trzeba szkalować, a tu można siku zrobić. Pozdrawiamy. Można mordy. Kurwa karteczka, ja cię nie pierdolę. Kurwa, przyjechali kurwy. Co ty mi to pierdoli? Te fazy na 10. A szybko na 10.
Łapnie, to jest turbo! Co ty tu blokujesz? Pierdalajcie! Co jest? 1115, to mamy na końcu po prawej. Daski czy się otworzy? Tu ja macie windę, do góry jeszcze jedno, 11. Dwie minuty, weź tam 11, bo pojedziemy kurwa na dół. Jedziemy na dół! Nie, na 11. Spizda jak ma strzałka na dół! 11, kurwa. Kurwa. Widzisz, jak ja technologiczny? 11 piętro, my pojechaliśmy. Dobry den, dobry den. Dobry den. Dobry den. Kutafony, dobry den. O, chłopaki, pokój obok nas mają. Co ty pizdisz? Co? Co pan pizdisz, pan? Masz tą moją kartę? Czekaj, otwieram. Cezarie, odpuść się. Kurwa, działa. Pan pierdolą jak kutasz. Ty! A to jest łoże małżeńskie, kurwa. Młody, spisz na podłodze. Nie, no musisz włożyć kartę. Włożyłeś kartę? No. O, wiesz? Jeszcze... Patrz, co tu się w tej chwili odpierdala. Chuj tam przez nim się Jezu. Czas na kolację. Przyjechali. Polako, kurwa. Bimbery tu tylko rozlewają. Dawaj do windy jedziemy, kurwa, na kolację. Jadu. O, jak poszedł tam, kurwa. Dzik. Dojdź! Zaraz będzie wieba. Oj, a tu lampy ładne mają i tam... Ejo! Oni tu nawet jakie Marińska coś tam muzeum mają. Bile mają, bila tam jest. Te czeskie to nawet to kurwa takie rozwojowe są. 0,5, dobra. O! Ale ten człowiek. No chuj mi las pęd krzyży. Mamy bardzo fajny budynek po lewej stronie, bardzo fajnie zaatomizowany, jeśli chodzi o... Krzysiu? Ja mam takie pytanie. Krzysztof, ale co w nim fajnego? Jeszcze raz. Po lewej lepszy. Fajny jest... Cholera, fajny wesele. Nie wiem. Ale fajny. Zapraszam. Zająłeś? Cześć dziewczyny. Tu. Chujowo, ale stabilnie. Szczęść Boże. Zapraszamy. O, tam jakieś te. Nartyski coś te. Ale mnie nagrywa. Zamilkłeś. My nagrywa. I tam jak biskupie tu słyszałem. Nottinger Guru. Zdrówko, panowie. Kurczę, ależ tu jest, kurczę tego. I fontanny mają w tych Czechach. Dajcie spokój. Ja wam powiem, będzie ta kurwa w internetach. Coś pan tam dupę umoczył, kurwa, daj pan spokój. Ale te Czechy to dajcie spokój, takiej czystej posprzątane. O kurwa. Chuje. Myślałem, że mi kurwa wpierdolą fontanny, naprawdę myślałem, że mnie wpierdolą fontanny. Takie fajne powietrze, fajnie. Rzeźkot, ale w ogóle to ciepło jest. Panowie, no nie, no włączyłem kurwa, cały czas się nagrywa, ale ogólnie to jest ciepło. No 10 stopni, kurwa. To po cholerę tę czapkę nosisz. Zimno. Kurwa, czapka jak czapka, ale ty w kurce jesteś. No kurwa, bo mnie zimno, jesteś okej. Okay. A bo ci zimno? Nie, już nie, w kurce. No, to trzeba. Niby w Czechach, a patrzcie, moje role oglądają, kurwa. W hotelu oglądają. Kurwa. Solidna firma czeska. Pozdrawiamy Czechów. Co karalne?
Aha, tu reklamy lecą, tu jakieś pieniądze się zarabiają, kliknij enter. Zara. Dobry den, albo noc. Chwila, zarabiajcie, z powrotem jest. Patrz jak się ładnie zależy, patrz. Kurwa, ale tu, ja tu mogę talerzować. Co ja mogę? I taka sytuacja, panie i panowie. Kurwa. Ja będę bańcował. I Czechy nocu. Od rana puson i będzie dobrze. Będziemy się wskrzeszać. Kurwa, mota zegarek. Patera. Pierdolnego. Pierwsza 53. I... Chuja. Druga, wróci. Zdanie, kurwa, zagrywa. Nie mogę, kurwa. Ej, ale weź tam. Weź pierdolę, susia. Buh, kurwa. Masz widziałeś to? Błasko jest. Błasko. O, stary, ale jary. Całe luto należy do was. Pamiętajcie tylko, że... Czują w nas klientów, proszę państwa. Ramboloty? Nie. Pionowo na pionowo. Pionowo i poziomo. To właśnie w Austrii rozwijane są najbardziej zaawansowane, wysoko wyspecjalizowane technologie, które decydują o jakości i innowacyjności produktów, w tym na przykład samochodów Mercedesa, samolotów Boeinga czy wyczynowych motocykli KTM. Wysoka jakość i innowacyjność to również cechy produktów Pottinger. Kluczową rolę w zakresie zapewniania wysokiej jakości pełni TIS, Centrum Technologii i Innowacji, które jest sercem Pottinger, w tym jednym z największych i najbardziej nowoczesnych tego typu obiektów w Europie. Pottinger testuje swoje maszyny w warunkach zbliżonych do naturalnych. TIS swoje produkty testuje również wielu innych światowych producentów, takich jak Airbus Industries czy topowe marki branży motoryzacyjnej. Firma Pottinger ma dziś ponad 150 lat i jest prowadzona przez czwarte pokolenie rodziny Pottinger. Braci Heinza i Klausa Pottinger, którzy stery firmy przejęli w 1991 roku. Ich pradziadek, Franz Pottinger, założył firmę w 1871 roku, gdy rolnictwo właśnie wchodziło na ścieżkę mechanizacji. Historia rodziny i firmy Pottinger to opowieść o fascynującym rozwoju. Wieldzie, mimo że małe Gliskirchen, w czasie gdy powstawała firma, było małym miasteczkiem z liczbą mieszkańców przekraczającą nieco 2300 osób. Franz Pottinger rozpoczął 150-letnią historię firmy od wyprodukowania sieczkarni. W 1909 roku, gdy firmę przejął syn Franza, Alois Pottinger, manufaktura zmieniała się coraz bardziej w fabrykę i wprowadzono seryjną produkcję wiali, prasy, śrutowników i innych podobnych urządzeń. Po latach główna fabryka w mieście okazała się ostatecznie za mała, dlatego w 1960 roku rozpoczęto budowę nowej fabryki poza miastem, w części przemysłowej. Od tego momentu firma rozwinęła się do dzisiejszej wielkości. W roku 1975 Pottinger poprzez zakup bawarskiej fabryki pługów w Landsbergu nad rzeką Lech w Niemczech otworzył sobie nowe pole rozwoju. Na początku lat 2000 firma weszła w zupełnie nowy segment produktów, przejmując fabrykę siewników Rabe, która następnie została rozbudowana do jednej z najnowocześniejszych fabryk siewników w Europie. Kolejne lata to kolejne duże inwestycje. W 2007 roku powstała fabryka maszyn uprawowych w Wodnianach w Czechach. W 2017 wybudowano nowoczesne centrum logistyczne części zamiennych. Rok później z myślą o zwiększających się potrzebach produkcyjnych do użytku zostały oddane nowe hale montażowo-logistyczne w Gliskirchen.
W roku 2021 rozpoczęto produkcję pras i zgrabiarek po pierwszym etapie budowy kolejnej fabryki w Sankt-Georgen koło Griskirchen. Obecnie Bottinger dysponuje 5 fabrykami, w których produkcja oparta jest na elastycznych i nowoczesnych modelach produkcyjnych. W Stoitzendorf produkujemy maszyny do pielęgnacji upraw, w Sankt-Georgen prasy i duże zgrabiarki, w Wodnianach maszyny uprawowe, w Bernburgu siewniki oraz w Griskirchen maszyny zielonkowe. Nad sprawnym funkcjonowaniem firmy czuwa 5-osobowy zarząd. Jego kompetencje podzielono na 5 działów: finanse i jakość przedsiębiorstwa, sprzedaż, marketing i serwis, produkcję i gospodarkę materiałową, human resources i IT oraz badania i rozwój. Bottinger od blisko 60 lat jest obecny na najważniejszych światowych rynkach, a od ponad 20 lat z sukcesem sprzedaje również na polskim rynku. 91% całego obrotu firmy stanowi sprzedaż na eksport. Intensywny rozwój i ekspansja firmy na światowym rynku spowodowały w minionym dziesięcioleciu podwojenie obrotów. Polska od samego początku jest w czołówce krajów generujących obrót dla firmy, z którego ponad 50% pochodzi ze sprzedaży maszyn zielonkowych. Najlepsza gleba to nasz główny cel, bo stanowi ona podstawę do uzyskania optymalnego i stabilnego plonu. Bottinger oferuje kompleksowe rozwiązania techniczne od kultywatora do siewnika, zawsze mając na uwadze najlepszą ochronę gleby. Najlepsza pasza to drugi główny cel, bo wysokiej jakości pasza jest podstawą dla zdrowia zwierząt i osiągnięcia możliwie najlepszych wyników w gospodarstwie. Bottinger oferuje dopasowane do siebie systemy koszenia, przetrząsania, zgrabiania i zbioru. Podstawowym zadaniem przy projektowaniu maszyn jest osiąganie przez nie najlepszych efektów pracy, jak również ochrona paszy i gleby. Aby ułatwić codzienną pracę w rolnictwie oraz uczynić ją bardziej efektywną i komfortową, wdrażamy wiele nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, jak terminale sterowania, oprogramowania czy systemy asystujące. Bottinger, współpracując z różnymi usługodawcami, stwarza możliwość wymiany danych na poszczególnych etapach zarządzania gospodarstwem, co przynosi rolnikom wymierne korzyści. Dobry serwis techniczny oraz sprawne zaopatrzenia w oryginalne części zamienne to fundament naszego działania na rynkach całego świata. Patrząc w przyszłość, za cel stawiamy sobie pozostanie niezależną ekonomicznie, stabilnie rozwijającą się firmą rodzinną. Zamierzamy utrzymać zainteresowanie rolników i usługodawców naszą marką przez wysokiej jakości produkty dostosowane do bieżących potrzeb w rolnictwie. Nasze wszystkie działania są i będą oparte na dobrych partnerskich relacjach. Jesteśmy i pozostaniemy związani z Austrią, chcąc jednocześnie pozostać szanowanym pracodawcą w regionie. Od zawsze czujemy się silnie związani z rolnikami i od lat głosimy hasło „Wszyscy potrzebujemy rolnictwa”, aby mocno podkreślić znaczenie i rolę rolnictwa w społeczeństwie. Down.
co przyjdziemy, weźmiemy do luku bagażowego. I tamte by się przydały. Słońce poda tak. Ktoś to winien wejść, a może nie. Brawo! Brawo!